tym doświadczeniu pokażę reakcję alkoholi o różnych długościach łańcucha węglowego z metalem aktywnym. Metalem aktywnym będzie sód. Więc przystępuję do wykonania doświadczenia. W statywie przede mną znajdują się 3 próbówki. Do każdej z nich wleję odpowiednio po 5 ml danego alkoholu. Zaczynam od etanolu. Następnie do drugiej próbówki wleję propanol. Do ostatniej wleję pentanol. Teraz ubiorę okulary ochronne i przystąpię do krojenia sodu. Sód jest metalem miękkim, który można kroić nożem. Wówczas możemy zaobserwować metaliczną powłokę na jego powierzchni, czyli metaliczny połysk i kolor srebrzysty. Teraz pokroję 3 małe kawałeczki sodu i wrzucę je odpowiednio do próbówki z etanolem, z propanolem i z pentanolem. W każdej z próbówek obserwujemy, że reakcja zachodzi. Jak widać, metal pływa po powierzchni roztworu słychać syczenie wydzielającego się gazu. W próbówce pierwszej z etanolem obserwujemy już całkowite roztworzenie się naszego metalu. Sód pozostał teraz jeszcze w próbówce drugiej z propanolem i w trzeciej z pentanolem. W probówce drugiej, czyli w probówce z alkoholem propylowym, sód również uległ roztworzeniu. Na chwilę obecną możemy obserwować jeszcze reakcję zachodzącą pomiędzy alkoholem pentylowym i sodem, który nadal pływa po jego powierzchni. Słychać syczenie wydzielającego się gazu, tylko reakcja zachodzi stosunkowo wolniej w porównaniu do wcześniejszych alkoholi.
Po dłuższej chwili, nawet w próbówce z pentanolem, nasz metal aktywny w postaci sodu uległ reakcji roztworzenia. Więc wniosek z tego doświadczenia jest taki, że im dłuższy łańcuch węglowy, tym reakcja z metalem aktywnym zachodzi wolniej. We wnioskach do doświadczenia należy również zapisać równanie reakcji alkoholu etylowego, propylowego i pentylowego z sodem.